No cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku serii Achievement Get. Dokładnie tak, słuchajcie, i dzisiaj spełnimy kolejny achievement. Spełnimy, wykonamy i to będzie ten achievement, Diamonds to You. No i słuchajcie, mówiłem wam, że kogoś zaproszę i tak dalej, jednak coś nie wyszło. Powiem wam, że teraz za bardzo nie mam czasu, żeby kogoś zaprosić, więc spróbujemy zrobić to sami. I ponoć można ten achievement wykonać w świecie single player. Jak to zrobić? Ano słuchajcie, musimy znaleźć zombiaka, który ponoć potrafi łapać przedmioty i ma być to wszystko na poziomie hard. Więc uwaga, opcje, hard i spróbujemy to dzisiaj zrobić. Zbliża się właśnie noc, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeśli chodzi, słuchajcie, o gości, to już niedługo do kilku filmów gości zaproszę. Jednak jeszcze nie teraz, no musicie mi to wybaczyć, ale damy radę. Dobra, i tak, dzisiaj pojawi się niestety tylko jeden film, ponieważ ten odcinek wyląduje na kanał dość późno. Jutro będą dwa filmy i w sobotę i w niedzielę znowu zasypię was materiałami, to bardzo ciekawymi, więc zapraszam ogólnie do oglądania. No dobra, słuchajcie, zobaczymy. Mamy tutaj diamenty. Weźmy sobie może tak z 5 tych diamentów. No myślę, że z 5 wystarczy na bank. No i zobaczymy, czy uda się to zrobić. Będziemy się kręcić tutaj w okolicy domku. Wiecie co, wezmę sobie jeszcze pochodnie, bo coś czuję, że może być ciemno. Mamy tu pochodnie? Kurde. Serio, nie mam pochodni żadnych? Czy ja jestem ślepy? Dobra, weźmy sobie, zróbmy kilka pochodni. No i ruszamy do boju. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Powoli będziemy tą serię kończyć. A to z tego względu, że już niedługo będziemy walczyć ze smokiem. No i tych achievementów nam tak dużo nie zostało, więc teraz chciałbym wykonywać taki jeden achievement na odcinek. Zobaczymy, czy nam się to uda, bo powiem wam, że mam w planach już kilka nowych serii, które chciałbym zrealizować, a jak na razie chciałbym zakończyć tą, więc no, dobra. Okej, trzeba tą serię zakończyć i to w ładnym stylu, czyli oczywiście wszystkie achievementy zdobyć. Nie wiem, co z tym jabłkiem, kompletnie nie wiem, tu nie ma żadnych dungeonów pod spodem, więc może być ciężko. No ale szukamy zombiaków. No szukamy zombiaków, które gdzieś zaraz powinny się nam tutaj zrespić. Zombiaczki! Teraz ja do was przychodzę, a nie wy do mnie. No, mam tutaj łuk, więc powinniśmy go zabić. Wiecie co, ja sobie też shader wyłączę. Będzie znacznie łatwiej bez shaderów. No i zobaczymy, w jakim czasie ogólnie wykonam ten achievement. Bo troszkę się na kreatywnym trybie męczyłem z tym. Próbowałem dać tego diaksa wielu zombiakom. No i mało co z nich tego diaksa podnosiło, więc zobaczymy, no. Zespawnowałem taką hordę zombiaków, chyba 30. No i próbowałem i w końcu się udało po jakimś czasie, ale nie wiem, jak to ogólnie działa. Więc spróbujmy sobie znaleźć jakieś zombiaczki, tylko na razie tych zombiaczków tutaj, kurde mać, nie ma. Ach. No dalej. Tam jest kurczak, tu jest świnia, zaraz sobie weźmiemy na peaceful i spróbujemy jeszcze raz. Dobra, mamy zombiaka. Zabijmy sobie tego szkieleta. Okej, a temu zombiaczkowi spróbujemy dać diaksa. No, nie, ty do lawy wpadniesz zaraz. Czekajcie, tutaj jest taka fajna przestrzeń. To wyrzućmy sobie tutaj z tyle diaksów. No i co? No i widzicie, on tego nie zbiera. Ten zombie tego nie zbiera. Dlaczego? Nie mam pojęcia. No on po prostu tych diaksów nie chce, więc sobie go wywalmy. Chyba, że kilka razy musi przejść. Ja nie mam pojęcia naprawdę, jak to może działać. No ale... Jest! No serio, to było takie proste. I co ja mam w tym odcinku robić, ej? No nie wierzę, patrzcie, zombiak z diamentem. Pierwszy raz coś takiego widzę. I mimo, iż ja taką ciekawostkę ogólnie wrzucałem na Facebooka, to ja jej nie sprawdzałem i okazało się, że rzeczywiście to jest możliwe. No dobra, oddawaj tego diaksa. Okej, czyli mamy kolejny achievement zdobyty. Nie, nic z tych rzeczy. Achievement, super, świetnie. Czyli co nam tutaj zostało? Musimy iść do endu. No i słuchajcie tak, może zrobimy sobie ten achievement, przejdziemy się do tego kresu, zobaczymy tylko, jak on wygląda. Ale bez niczego, stracę troszeczkę poziomów, ja wiem, ale później sobie to na spokojnie do expie. Chyba, że dzisiaj spróbujemy zrobić taką walkę ze smokiem. Co? Ej, spróbujmy. Spróbujmy dzisiaj zawalczyć ze smokiem. Może go nie zabijemy, ale chociaż zniszczymy te... wiecie... Te wszystkie jego... te kryształy. Więc weźmy sobie ten power, odłóżmy. Weźmy sobie z punchem łuk, troszeczkę strzał. Miecz, weźmy sobie ten. Ze smitem?
No nie, no jak zginiemy, to szkoda. Dobra, weźmy ten sharpness, najwyżej go zakniemy. Ej, to będzie ciekawe. Zobaczymy, czy sobie poradzimy jako tako, ej, teraz. Chociaż odblokujemy jeden achievement, że my tam wejdziemy przynajmniej. Weźmy sobie wiaderko z wodą, bo dokładnie wiecie, jak to jest. Z tym kresem. Jakiś kilow by się przydał. Kilowów mam akurat dużo. Dobra, jeden jak stracę, to nic się nie stanie, słuchajcie. Weźmy sobie z efficiency 4. Taki dobry sirktarz na pewno nie. Dobra, ten jest chyba najsłabszy, bo tam jest jeszcze unbreaking. Troszkę rzeczy stracimy. Może jest to głupie, ale powiem wam, że mam naprawdę chęci iść do okresu, więc zobaczymy sobie, jak to wyjdzie. Coś jeszcze potrzebujemy? Jedzenie. No i na razie chyba tyle. Więcej diaksy trzeba odstawić. Boże. Abym wpadł. Dobra. Coś jeszcze potrzebuję, bo tak zawsze za... Ojej. Nie. Oczywiście diaksowy set trzeba odłożyć, bo dzisiaj smoka raczej nie pokonamy. Więc weźmiemy sobie ten żelazny. Dawaj mi go. Ten żelazny set to jest do rozwalenia w sumie. I mamy jeszcze troszkę żelaza. No mamy, ale bardzo mało, więc ja bym wolał nie robić już dodatkowego hełmu. Nie ma sensu, ale tu są spodnie, widzę. I o, co to jest tutaj? Mamy hełm. Skąd ja mam ten set? Może go robiłem jakiś czas temu i rzeczywiście miałem tu seta. Dobra, czyli mamy jako tako pełny set. No i zobaczymy, co z tym zdziałamy. Raczej bardzo mało. No ale, ale przekonamy się, kurde, jaki uzbrojony. Jakbym pamiętał tą serię Minecraft na krawędzi, tam też szedłem tylko z żelazną zbroją. Co prawda miałem chyba tam diamentowy chestplate i diamentowy miecz. I to wszystko, pamiętacie? Ale miałem podki przynajmniej, byłem wtedy lepiej przygotowany niż teraz, ej. Dobra, chodźmy do łódek, łódki są gdzieś tam. Tam jest mój port prowizoryczny. Geronimo! Wee! Dobra. W ogóle chciałbym wam podziękować za ogromną aktywność na ostatnim maratonie. Ten maraton może był taki średniej wielkości, bo było 9 filmów w 3 dni. Tak, ja pamiętam, jak był maraton, że było 10 filmów jednego dnia. Wyobrażacie sobie to? Bo ja... Masakra to jakaś była. 10 filmów na pewno było? Czy to było na 2 dni rozłożone? Już nie pamiętam, ale pamiętam, że biłem rekordy. Dobra, idziemy do kresu. Odblokujemy kolejne osiągnięcie i zostanie nam ich już naprawdę mało. Więc płyniemy gdzieś tam. Tu powinna być taka wieżyczka, jak zapewne pamiętacie. Do kresu. A teraz endermany się respią jak cholera. A jak szukałem pereł, to mi się nie chciały respić. Ach, dobra. Tam jest, widzicie? Tam jest wieżyczka i tam jest portal do kresu. Bardzo blisko mojego świata. Więc może wykopię sobie tam jeszcze jakiś korytarz ogólnie później. Jak będę na przykład chciał już walczyć z tym smokiem tak na poważnie. Chociaż czy to jest potrzebne? Szczerze mówiąc, w tej serii nie chciałem za bardzo się tak rozbudowywać, bo ja wiem, że te achievementy dość szybko pójdą, no i to był w sumie priorytet, te wszystkie achievementy zdobyć. No, ale moglibyśmy zacząć jakąś serię w ogóle. Chciałbym zacząć serię z modami, działającą na takiej zasadzie, że co odcinek dodawałbym kolejnego moda. Co wy o tym sądzicie? Jeśli taką serię byście chcieli, to pamiętajcie o komentarzu albo o łapencji w górę, tak żeby mi zakomunikować, że po prostu chcecie. No i w komentarzu napiszcie, że chcecie serię dla przykładu z modami, bo chyba jeszcze nikt takiej serii nie zrobił, że co jeden odcinek to jedna dodatkowa modyfikacja. Co wy o tym myślicie? Napiszcie mi. Dobra, gdzie jest ten portal? Gdzie jest portal? Ej, no serio? Gdzie jest portal? No tu nic nie ma. Czasem mam takie dziwne przeskoki tą myszką, nie wiem dlaczego. Tu jest gdzieś portal. Na bank. Jest! Jest! Dobra. No to co, wbijamy, no zginiemy najwyżej. Nie wiem, czy się zrespimy. Nie no, zrespimy się w moim łóżku raczej. No i ciśniemy. Okej. Okay. Ha! Okej, okay, dobra, jesteśmy w kresie. Bardzo fajnie. Ale wiecie co? O tak. Nie, na pewno nie. Na pewno nie pójdę na hardzie. No ta, na easy. Nie no, weźmy na normal. Come on, come on, come on, bo... Dobra, skaczmy, bo jak ten smok tutaj gdzieś zaraz mnie strąci, to będzie lipa i to bardzo straszna. Wiecie, jak ten smok lata? On tu lata przez wszystkie bloki tak naprawdę, więc... On może zaraz mnie strącić, ale na spokojnie. W ogóle fajnie byłoby, gdyby wędzie były jakieś nowe surowce, nie? To taki dziwny trochę ten kres jest. Że to nic nie ma. Są tylko te drzewa, co prawda. Widać, że ten kres jest rozwijany, ale trochę powoli. No dobra. Zaraz sobie zobaczymy, jak wygląda nasz kres. Dobra, już słyszę endermany, które walczą z tym smoczkiem naszym. Ender Dragonem. Jezus Maria, ale się nisko wkopałem. Okej, okay, dobra, jesteśmy. Jesteś...
O fakt, dobra, myślę, że mnie zauważą. No i jak to wygląda? Mamy dwie wieżyczki z kratami, zobaczcie. Czyli to jest chyba standard, co? Chyba tak, to jest chyba standardowe, że więcej tych wieżyczek z kratami nie ma. Weźmy sobie, zniszczmy te portale. O ta. Bo jak ostatnio miałem takie szczęście... O fakt, dobra. Jak ostatnio miałem takie szczęście z trafianiem, to teraz mam problem, widzę. Okej, dobra, wy sobie tam lećcie. Spróbujemy sobie strącić te wszystkie... Piu! Pięknie! O, Jezus Maria, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dobra, tam... Jest? Ej, bo ja teraz go mogę zabić, tak naprawdę. No, ale bez przesady, co? Zrobimy oddzielny odcinek. Piu! W sumie mogłem wziąć cały secik i go zabić, chociaż mam mało strzał, więc będzie ciężko, będzie bardzo ciężko. No patrzcie, jakie upierdliwe. O, ta. Dobra, zaraz padnę, więc nawet jak padnę, to słuchajcie, nic się nie stanie. O, właśnie. O Jezu. No już, regeneruj się, życie. Dalej, regeneracja. Okej, tamte wieżyczki możemy od razu zepsuć też. Bo czemu nie? Okej, tu mamy zepsute, tam jeszcze jest... Iu. Brzmi gdzieś smog? Tam jest... Kurde... Wypadł ode mnie! Gdzie co trzeba zjeść jeszcze, żeby mieć pełne życie może nawet? No tamtej wieżyczki nie mogę trafić, kurde... Pamiętajcie, że ja teraz zginę na bank, to jest pewne. Ale to jest tylko takie przedwczesne wejście do endu. No patrzcie. Dobra, ty wypadł. O fuck, a się wkopałem. No i dupa, no i lipa, spieprzyłem. Dobra, słuchajcie, ja sobie polecę. Nie, po tej temki nie będziemy teraz wracać. Powiedziałem, że tej temki możemy stracić, więc je straciłem. Zrespiliśmy się tutaj, nie wiem dlaczego, może przekładałem swoje wyrko. W co raczej wątpię, ale ten Minecraft na modach jest zbagowany, zauważyłem, już nieraz się tutaj respię. No i myślę, że w kolejnym odcinku tak naprawdę, słuchajcie, moglibyśmy już tego smoka pokonać, zobaczcie. Ponieważ to nam otworzy drogę do kolejnych achievementów. Tutaj mamy Discover All Biomes, no to będzie trudne. No i Defeat the Ender Dragon. Następnie będziemy mogli zrespić sobie Withera, no i to już będzie tak naprawdę koniec. Więc tak, mamy ten The End odblokowany. No i trzeba zabić tego smoka, więc odcinek może jest troszeczkę krótki, ale było trochę wrażeń. Straciłem co prawda diamentowy kilo, ale mam ich jeszcze 5 i mam jeszcze 2 lepsze miecze chyba z tego co wiem, albo jeden lepszy, nie wiem. No i teraz słuchajcie tak, teraz będę sobie latać po Netherze, myślę. Zbierał sobie kwarc, żeby zaknąć jeszcze lepsze przedmioty. Dozbieram sobie troszkę diamentów i myślę, że już jutro możemy wyruszyć na walkę ze smokiem. Muszę sobie jeszcze zrobić trochę potek, bo bez potek będzie bardzo ciężko. No i tyle. Kolejny odcinek jutro zapewne i będziemy zdobywać kolejne achievementy, a przynajmniej jeden achievement, bo ten Discover All Biomes nie będzie taki prosty, słuchajcie. Ja wiem, że tutaj tak naprawdę wszystkie biomy się generują na tym świecie, z tego co wiem. Ale jeśli będzie z tym problem, to będziemy musieli to rozwiązać jakoś inaczej. Zobaczymy, kurde. Okej, najwyżej pod koniec sobie zrobimy taką, wiecie, wędrówkę po wszystkich biomach. No. Okej, tymczasem ja będę się, słuchajcie, przygotowywać do walki ze smokiem. Jeszcze ten odcinek jest troszkę krótki. No i tak zastanawiam się, co tutaj zrobić, wiecie. Mógłbym zebrać sobie ewentualnie jeszcze jakieś plony. Ale jeśli nie mam zbytnio pomysłu, bo myślałem, że ten diaks, dawanie tego diaksa temu zombiakowi będzie trwało to znacznie dłużej. Okej. Zbierzmy sobie jakieś plony, zrobimy sobie złote marchewki, to jest dobra myśl, ponieważ złote marchewki są dobre na regenerację, nie wiem czy wiecie. A przynajmniej ja tak zauważyłem, że jest coś takiego, może się mylę, ale jak zjecie złotą marchewkę, to naprawdę macie kopa. Więc bierzemy tak, tutaj na pewno trochę złota gdzieś jest, tu jest złoto. No niedużo, ale trochę jest. Na troszkę marchewek będzie. No nawet na troszkę, bardzo troszkę. Tak, 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 tak. Dobra, 6 marcheweczek nam powinno wystarczyć do walki ze smokiem, bo to jest lepsze niż potka na ten... na regenerację, więc powiem wam, że kozak. Dobra, jeszcze jedna wpadnie. Okej. Mamy 7 marchewek. To jest dobry wynik.
Dobra. Potionek teraz sobie już chyba robić nie będę, bo będę potrzebować też troszkę dziwnych rzeczy, złotego arbuza i tak dalej, więc ja jeszcze będę musiał sobie wejść do kopalni i troszkę jeszcze poeksperymentować. No, jeszcze troszkę zabawy jest przede mną do jutrzejszego odcinka, więc ja dzisiaj sobie po prostu pogram. Nie chcę, żeby ten odcinek był taki długi i tutaj mamy secik. Zobaczcie, Unbreaking, Fire Protection. Ten secik jest koszmarny po prostu, więc tak naprawdę nie wiem, czy ja sobie z tym smokiem poradzę, z takim setem. No ale powiem wam, że nie chce mi się mu znowu zbierać diamentów i enchantować te wszystkie zbroje na protection jakieś tam 4. To będzie masakra. No nie, tu mamy łuk, mamy miecz, no i trzeba będzie troszeczkę strzał jeszcze dozbierać. Chyba, że zrobimy sobie je samodzielnie, bo zawsze można je zrobić, tylko trzeba troszeczkę flintu nazbierać. No nie, bo chyba mam już całkiem dużo piórek, albo mi się wydaje. Dobra, nie mam żadnych. Okej, słuchajcie, w takim razie widzimy się już jutro, słyszymy się już jutro w kolejnym odcinku z serii Achievement Get i jutro jeszcze pokażę, zaprezentuję wam odcinek z wszechstronnej serii o Minecraft. Wiem, że lubicie tą serię, więc zapraszam jutro na kanał. Odcinki będą pojawiać się zapewne w godzinach, no nie wiem, myślę, że po 13 godzinie pojawi się pierwszy materiał, później Achievement Get i może jeszcze na końcu, słuchajcie, wieczorem zagramy sobie w Subnautikę albo z custom mapkę. Więc w prawym górnym rogu teraz macie ankietę, czy wolicie Subnautikę, czy custom map, ok? To należy do was, decyzja należy do was. Mapka będzie ze strony minecraftmapy.pl i dziękuję wam jeszcze bardzo też za aktywność na tej stronie, bo naprawdę było ogromna ilość wejść i teraz maszyna, którą zakupiliśmy, jest naprawdę potężna, a tyle was weszło, że ta maszyna po prostu nie dawała rady, więc no jakaś masakra po prostu, okej. Dobra, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Troszeczkę krótszy odcinek, ale obiecuję, że jutro będzie dłuższy. Cześć!